dziś, kochani, jestem przed izbą przyjęć na kolejnym KTG. Takie KTG no, po terminie trzeba co jakiś czas wykonywać. Możliwe, że już będzie Wam zlecono ono również przed terminem. I ja już jestem właściwie teraz na trzecim, chyba będzie takie KTG w tej ciąży. Normalnie jest tak, że po terminie, chyba po tygodniu musicie przyjechać na kolejne takie KTG kontrolne. Jeśli mi się uda, to pokażę Wam, jak wygląda takie KTG, ale podobno podczas KTG nie można używać telefonów, więc może mi się uda Wam nagrać to najwyżej pod sam koniec. I do zobaczenia. No udało mi się przez sekundę nagrać, jak wygląda takie badanie. Powinno ono trwać między 20 a 30 minut. Z lewej strony na ekranie widzicie tętno dziecka. Powinno być w granicach od 110 do 160. Jeśli na ekranie zobaczycie tą dolną albo górną granicę, prawdopodobnie badanie będzie przedłużone, żeby sprawdzić, czy wszystko z dzieckiem jest ok. Po prawej stronie natomiast zobaczycie skurcze, jeśli takowe w ogóle są, mogą być przepowiadające w granicach 50-60, natomiast jeśli to są skurcze już porodowe, to zaczną się od 70 w górę, aż do nawet 140 na samym końcu. Na dole może się pojawić też Wasze tętno, ale położne mi powiedziały, że akurat na tej maszynie czasami ono zanika. No i tak wygląda zapis już końcowy. Tutaj macie... Na górze macie podane tętno dziecka, na dole natomiast są właśnie skurcze. Na samym dole albo pomiędzy tymi dwoma wykresami mogą się pojawić takie kropeczki. One będą oznaczały, że dziecko wykonało jakiś ruch. Jeśli będziecie to robić na nowym sprzęcie, tak jak tutaj Wam pokazywałam, to będzie zrobione automatycznie. Natomiast jeśli to będzie stary sprzęt KTG, to dostaniecie taki joystick i będziecie musiały klikać za każdym razem, kiedy poczujecie ruch dziecka. Jeśli natomiast dziecko śpi, to tutaj na wykresie prawdopodobnie będziecie mieć bardzo takie tętno, takie samo, takie jednostajne, czyli na przykład 120-130. Wtedy też dobrze mieć ze sobą coś do picia, coś do jedzenia, coś słodkiego, jakiegoś, nie wiem, banana, tak żeby to dziecko obudzić, bo o to chodzi w tym zapisie, żeby dziecko nie spało. Natomiast jeśli będzie spało, to badanie będzie po prostu przedłużone, dlatego na takie badanie trzeba się naprawdę uzbroić w cierpliwość, bo u mnie na przykład często ono wyglądało tak, że trwało godzinę, a nie 20 minut. Mam nadzieję, że tym filmem jakoś troszeczkę rozjaśniłam, jak takie badanie wygląda i o co chodzi w tych dziwnych szlaczkach. Po oczywiście badaniu prawdopodobnie będziecie mieć też wizytę u lekarza, więc też można się zawsze dopytać, co oznaczają te dziwne linie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!